Dzień dobry, moi drodzy. Na początku chciałbym podziękować za wszystkie komentarze, za lajki pod moimi filmami, za subskrypcje i za udostępnienia. I zachęcić też w drugą stronę, żeby to jeszcze się pojawiało. Chciałbym was pozdrowić. Mamy czwartek, 10 sierpnia. Chciałbym was zaprosić na film z miejsca, w którym jestem i z grzybami, które znalazłem. Później w trakcie filmu może powiem, gdzie jestem. Bardziej wam wytłumaczę, jak będę zbierał grzybki. A tymczasem zapraszam do oglądania. I tu właśnie przez płot, przez ogrodzenie udało mi się znaleźć. O, korzeń mu się urwał. Pięknego borowika. Jest trochę obżarty przez ślimaki, ale nie uważam, żeby mi to przeszkadzało. Zabierzemy go, tym bardziej, że to jest dzisiaj pierwszy znaleziony. I później możemy wędrować dalej w poszukiwaniu. Kosz mam wielki, więc raczej go nie zapełnię. Ale i tak postaram się podzielić z wami tym, co uda mi się jeszcze znaleźć. Idziemy dalej. Zobaczcie tego borowiczka, jak magicznie się ukrył. Jest już obok, taki malutki rośnie. No i niech rośnie. Mi z niego nie przyjdzie. Ten już jest trochę obżarty, ale i tak piękny. Taki ciemny ten borowik już, widzicie? Trochę podobny do krowiaka aksamitnego. Dobrze. Idziemy i szukamy dalej. I właśnie trafił nam się kolejny piękny okaz borowika. Ale jest ich naprawdę mało. Ja wytrwale szukam, ale jest ich malutko, bo dużo ludzi chodzi. A że każdy musi znaleźć swojego, no to i ja mam swojego. Na razie w koszyku nie za dużo. Mamy godzinę 17:46 i idziemy dalej. A w lesie jestem w Marszewskiej Górze. Pewnie część osób wie, jest to między Skrzeszewem Żukowskim a takimi podobnymi innymi wioskami, niedaleko Kolbut, Przyjaźni i tym podobnych miejscowości. Dobra, szukamy dalej. No, kawałeczek dalej znalazłem kolejnego borowika. Widzicie? Została mu tylko korona z korzonka, ale jakiś okaz jest. Ale teraz to pokażę wam, to będziecie zdumieni, bo jest naprawdę, naprawdę wyjątkowy. Zobaczcie. I nie jest sam chyba. Pozwolę się go odkryć. Zobaczcie, w jakim pięknym miejscu wyrósł. Aż się nie spodziewałem. Teraz spróbujemy wydostać to urocze stworzenie. O! Zobaczcie. I tu drugi. Zaraz wam pokażę.
bo mrówki mnie obłażą. Zobaczcie. Zobaczcie. Jaki piękny, wielki korzeń. Tak można szukać. Czyli tu mamy dwa już. W tym miejscu były dwa. Więcej nie widać. Ale zaraz pokręcimy się. Może jeszcze. Może jeszcze jakiś się trafi. I właśnie znalazłem kolejne dwa. Jednego wam nie pokażę, bo nie ma w ogóle kapelusza. Drugi rośnie tu ukryty. Dostrzegłem go przez czysty przypadek. Bo akurat w tym lesie jest bardzo dużo mrówek, kowali. Formika, jak ktoś chce, to może sobie sprawdzić. Fajnie gryzą, jak już wlezą pod spodnie. Dobra, na razie nic nie widzę. Mamy te dwie sztuki. Stąpam ostrożnie, żeby na żadnego nie nadepnąć. A tymczasem trochę je oczyszczę i pójdę dalej. Zobaczcie, moi drodzy. Znowu znalazłem borowika. Trochę w takiej dziwnej sytuacji za płotem. Nie wiem, czy go sięgnę. Widzicie go? No zobaczcie tu. Widać? O, ale piękne. Zobaczcie. Jakie cudowne okazy. Tam nie jest nam dane wejść, bo to młodnik, ale borowiki jak najbardziej piękne. Patrzcie z bliska. Dobra. Więcej nie widać. Zahaczyłem o kosz. Prawie się obaliłem. Więcej nie widać. Ogarnę te. To są na kupeczce. Pięknie się i idziemy dalej. O, zobaczcie tego. Tak skrzętnie ukryty, że trudno go wypatrzeć. Mrówka wyłazi. Ładniusi. Trochę obżarty, ale piękny. Ciekawe, czy obok nie ma kolejnego. Tymi kolejnymi to jest zawsze problem. Ciężko je znaleźć. Tego ogarniemy. Pięknisia, borowika szlachetnego. Idziemy dalej. Zobaczcie, jaki piękny borowiczek nie umknął mojej uwadze. Taka bombaryłka. Ogólnie las jest mocno przezbierany. Dużo ludzi musiało chodzić, bo takich śladów od zebranych borowików po korzeniach, po obalanych grzybów, co raczej nie przepadam za tym, że tak się dzieje. To jest nad wyraz dużo. Dobrze, nic już tu nie widzę swoimi zmęczonymi oczkami. Idziemy dalej. Zerknijcie na chwilkę. Zobaczcie, jaki fajny borusek. Myślałem, że to borowik, ale
Teraz nie jestem pewny. Dziwny okaz. Ale wezmę go. Zobaczę, dodam zdjęcie. Może wy mi powiecie, co to jest pod kapeluszem. Za bardzo nie widać. Po małych nieraz ciężko rozpoznać, z czym mamy do czynienia. Idziemy dalej. I zobaczcie. Mamy kolejnego prawuska. Ale głęboko siedzi. Patrzcie, jaki piękny. To chyba druga jego część była. Pięknie się ukrył przed zbierającymi. Mi udało się go wypatrzeć. No oczywiście jeden. Ciężko znaleźć po 2-3 sztuki. Bo jak już mówiłem, las jest przezbierany. Już jest na pewno mniej, bo dużo ludzi już swoje wyzbierało. A do tego robi się szaro, więc tym bardziej, może nie widać tego tak, ale to już jest gorzej szukać grzybków. No, a ja go oczyszczę i idziemy dalej. Kawałeczek dalej i ostał się kolejny. Piękny się. Zobaczcie. Czyż one nie wyglądają majestatycznie? Bierzemy do kolekcji. Praktycznie wyrósł na kamieniu. Zobaczcie, czy nie jest cudowny. I wędruje do koszyczka. A my szukamy dalej. O, i namierzyliśmy kolejną piękną sztukę. Ktoś ją musiał też pominąć chyba. Taki trochę futurystyczny. Zobaczcie. Próbował z niego drugi wyrosnąć. Albo ktoś musiał go nadepnąć. Ale każdy cieszy. Szukamy dalej. Szukamy dalej wytrwale. I tu jeszcze mam wam coś do pokazania, ale na tym będziemy kończyć, bo już jest późno. Robi się ciemno, jest przed 20. Taki piękny akcencik na zakończenie. O, widzicie, jaki ładny. Jeszcze zobaczymy, czy nic nie rośnie. O, tu mamy drugiego. Zobaczymy. Już nie ma. To są ostatnie dwa dzisiejszego dnia. Prawda, że piękne? Widzicie? Słońce. Widać, że zachodzi. Może słabo widać, no ale widać. U mnie lepiej widać. I tu mamy. Tu mamy jeszcze jednego boruska.
fajne, malutkie. Jeszcze jeden się wyłonił na to oczekiwane zakończenie. Zobaczcie, jak rośnie w poziomie. Zakryjemy go. Rósł poziomo. Taki lorbasek biały. Borowik szlachetny. Prawdziwek. I nie wiem jeszcze, jak go tam nazywacie. A tu jeszcze jeden ukryty. No, a ten był płciutko. Patrzcie. Prawie, że niewidoczny, a prawie wyrwany. Już z domu dzwonili, kiedy wracam, że czas się zbierać, ale ciężko wyjść z tego lasu. I na zakończenie taka oto piękna rodzinka. Pozdrawiam was, moi drodzy. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, udostępniania. Pozdrawiam, cześć. Tak sobie jadę samochodem, moi drodzy. I dojrzałem tu borowika. Zobaczcie, jaki ładniejszy. Więcej tu ich nie widać, ale jeden jest. Jeden to już sukces. Dobra, zmykam. Jeszcze raz pozdrawiam i zachęcam do subskrybowania.